Słuchajcie, właśnie się władowaliśmy do vana. Proszę, i dostały dzieci prezenty od cioci i wujka. Zabieramy! Super. Jeszcze słyszałem, że lubicie ketchup. O, ketchup uwielbiamy, no. Szymuś, ty lubisz. Proszę. O, podziękuj, super, dzięki. Witajcie, właśnie wstaliśmy. I muszę wam powiedzieć, że dzisiaj mam wyjątkowy dzień, ponieważ dzisiaj przyjeżdżają do nas Łukasz i Kasia z kanału Podróżowanie. Dzieci, co wy robicie? Ja koloruję dla Łukasza. Dla Łukasza. A ty Nadia? Dla cioci. Dla cioci Kasi. A ty, Szymuś? Zabrakło gości. Ale powiem wam, że mieliśmy dwa dni nieczynne supermarkety, bo w Hiszpanii były święta. I nasza lodówka jest po prostu pusta. Nie mamy czym poczęstować naszych gości, więc jedziemy szybko na zakupy, prawda, Ania? Dobra, ogarniamy szybko łóżka i jedziemy gdzieś na zakupy. Kasia poszła się kąpać, zaraz ja się jeszcze wykąpię i lecimy. Jest, wróciła Kasia. Dobra, zaczynamy dzień. Musimy się spieszyć. Oni przyjadą do nas o 13, bo są w miejscowości Ronda. To jest gdzieś tak, może 100 km stąd i właśnie już jadą. Zbieramy się. Okej, okay, jesteśmy gotowi. Powiem wam tylko, że ten vlog będzie świeży. Ten vlog nie będzie z opóźnieniem jednomiesięcznym, tylko po prostu mamy 10 grudnia i tego vloga wstawię od razu, jak tylko go zmontuję. Widzicie, co za tym pieskiem jest? Ania skończyła, zobaczcie, jakie ładne. Dzieci wybrały taki torcik na stół. Dobrze, idziemy po naszych gości, bo nie wiedzą, gdzie iść. Będą za 5 minut. Przywitamy ich na parkingu tam przed bramą. Tutaj będą wjeżdżać za chwilę. Słuchajcie, jesteśmy przed polem kempingowym i szukamy dla nich miejsca, żeby im zarezerwować. Tutaj jest trochę wolnego miejsca, ale straszna skarpa. Jak oni by mieli tutaj spać, to będzie im bardzo niewygodnie. No zobaczymy, może mają kliny pod koła. Dojechali, proszę państwa, zobaczcie, podróżowanie u nas. Ale fajnie. Chodź, Szymuś. Jaki ten van jest długi, ja cię kręcę. Gonimy ich, chodźcie szybko. Chodź, Szymuś. Opa. Tam są goście, musieli jechać na sam koniec parkingu. Zobaczcie, ciocia Kasia ugościła dzieci. Zaraz, żeby tutaj nie było rozlane. Ale fajnie, co tam pijecie? Tak, Łukasz zaparkował. W nocy chyba tutaj nie będą spać, bo jest dosyć stromo. Nowe logo, podróżowanie. Proszę państwa, fajnie. Idziemy zaraz na pole kempingowe i tam sobie posiedzimy. Tak. A potem może polatamy dronem nawet. O właśnie, no. Naładowałem baterię. Ekstra. Przyszliśmy z Łukaszem do vana po krzesełka, bo nam brakuje. To są te słynne składaki wasze. Długo czasu ci zajmuje, żeby to rozłożyć, te składaki? Nie lubię rozkładać tych składaków, szczerze. One są takie... Ciężko się jest rozkłada i zawsze się ubrudzę tym łańcuchem. Ale tak 5-6 minut mniej więcej. Aha. To nie są takie łatwe, takie jak są w Anglii na przykład miałem. To się tylko otwierało i tak. Aha, stawiałeś i jechałeś, nie? Nie? No. A tu trzeba przykręcić śrubeczki, bo co jednak stare to jest. Aha, te śrubki wszystkie są, ale na razie zostają z nami i jeżdżą. Zobaczcie, naklejeczka na magnes, trzyma się. Łukasz z Kasią mi dogadzają. Tak. Dostałam pyczną czekoladkę, a ze Szwecji podobno przyjechała. Tak, do... jest cudowna, z suszonymi truskawkami, jest przepyszna. Wow. W ogóle te czekolady Marbo kupiliśmy strasznie dużo no i one są takie dobre, że większość zjechamy. Ale mi Kasia zgrubnie przez to, zobacz, ona już grubnie. Właśnie zjedliśmy pizzę. Pyszna, fantastyczna. Jest kolejna Nadia. Ciocia i wujek. Słuchajcie, wielkie otwarcie takiego wielkiego donata. Ciasto z koroną. Ciasto z koroną. Patrzcie, to są migdały, jakieś galaretki. Fajnie. Śmietana, nata, na pewno jest nata, bo po hiszpańsku nata znaczy śmietana. Właśnie się śmiejemy, że szampan też jest
Kawa? Kawa? Przez kawa V. Przez V oczywiście, więc wypijemy wszyscy teraz taką kawę. Tak. Wszystko teraz jest przez V. Kiki świat przez V. W dzisiejszym odcinku. Kasia kroi. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Jest kawałek. No. Będę takie nieduże kroić, żeby to nie zasłodziło. Oj tam. Dobra, to Łukaszowi tę połowę. To dla nas, dla Łukasza to. Teraz Łukasz wam opowie, czym nagrywają vlogi. My nagrywamy vlogi kamerą Canon G5X. To jest kamerka, która ma bardzo fajną funkcję, czyli po prostu można zobaczyć, co się nakręci. Więc tu widzicie Kamila. Można sobie obrócić w moją stronę i wtedy, no wiecie. Ona jest bardzo fajna, bo jest mała, poręczna i robi bardzo fajne ujęcia. Teraz pokroimy. To niedawno, od niedawna mamy też jakieś statyw, giętki, które można przynocować w dowolnym miejscu. No, może nie na tym, ale to jest na miękkie. Na jakiejś lampie czy na jakimś drzewie zawsze można zawiesić. Jest fajne z gumy i ustawić dowolną pozycję. A zbliżenie też macie? Zoom? Jest, blue, jest. Ilukrotnie? Jest, no, nie wiem. Ale fajnie, bo w mojej GoPro nie ma i tego jeszcze mi brakuje. Jeszcze bardziej. O. Mhm. No, ale obraz niestety nie jest bardzo dobry na zbliżeniu, ale tak jak jest, to jest okej. Okay. Nie wiem komu co, czy tego rozkraja? Pewnie jakaś część jest optyczna, a potem jest cyfrowe, nie? Tak, widzisz, tu się troszeczkę rusza. Dosłownie taki cieniutki paseczek. O, coś się rusza. A reszta jest potem faktycznie cyfrowe. Łukasz otwiera szampana. Tak. I uwaga na oczy. Okazja jest zacna, więc trzeba to uczcić szampanem. A co to jest? Szampan. Jak pięknie. Dymek. To ciasto ma chyba trzech króli. Jednego znaleźliśmy. Będziemy szukać jeszcze dwóch. Tu jest jeszcze korona, także szukamy. Właśnie idziemy na plażę zobaczyć zachód słońca. Nie wiem, czy zdążymy. Całą ekipą. No, tylko zobaczymy kolory fioletowe na niebie. A Łukasz prowadzi wózek. Jak ci się prowadzi? Lepiej niż wana? No, nie wiem. To w sumie tak. Trochę lżej, nie? Trochę lżej. I nic nie pali. Dokładnie. No i niestety nie zdążyliśmy. Słońce zaszło, ale też jest fajnie. Może to była latarnia morska? Może była latarnia. O, tak, to będzie latarnia. Mogło to być. Chyba Ania latarnia morska to była. Jak jesteście ciekawi, ile mamy dzisiaj stopni, to mamy 17 stopni, jest 10 grudnia. Ale o godzinie której? Późno. No właśnie, jest godzina, zaraz wam powiem, która jest godzina. 18:21, a w Polsce jest o 16:20 już ciemno, nie? Tak. I dzisiaj było bardzo słonecznie, normalnie jechaliśmy z Kasią w tym samochodzie w t-shirtach i przez cały dzień chodziliśmy w t-shirtach, bo było tak gorąco. Super, najlepsze lato, najlepsza zima na mojego życia. Nie. Za bardzo długi ten masz. I z Majtka. Opowiadamy o Mijas. Następnie osią. Doszliśmy do busa, bo dzieci bardzo chciały. I zobaczymy teraz, jak tutaj jest w nocy właśnie. Zobaczcie, mamy mają LEDy tutaj, Łukasz z Kasią. Mamy też takie LEDy tam nad łóżkiem. Dziewczyny na łóżku wskakujcie. Łukasz demontuje stolik. Właśnie mamy taki plan z Łukaszem, żeby zrobić taki wjazd na chatę, tak zwany. Tak. Także jutro może jak będzie widno, to Łukasz tutaj nam wszystko pokaże z Kasią. Tak jest. Jak tutaj sobie rozwiązali wszystko. Tak, jak najbardziej. A na razie tak sobie lajtujemy dzisiaj. Opa! Tu też jest światełko. Ale fajne. Fajne snurki. Snurki, no. Jak się to nazywa, Kasia? Makrama. Makramy. To ciocia Kasia zrobiła sama. Tak? Uplotła. Patrzcie, jaka Kasia jest zdolna. Sama to zrobiła. Ale fajne. Ile czasu, Kasia, ci to zajęło? No, 2 dni. 2 dni? Wygląda na dłużej. Nie, to jest proste dosyć. Fajne. A przygotowani, nauczenie się tego? Nic, bo robiłam na podstawie, oglądałam instruktaż i potem plotłam. Na YouTubie? To wszystko, no, z taką panią plotłam. A co to? Pamiętam, na Łotwie. Tak, na Łotwie. Tak, pamiątka z Łotwy. Dwa dni byśmy uwięzieni w busie i wtedy wyplotłam. Aha. Fajnie. Nie ma baterii, wiesz, skończy. Nie ma, wypadły? Wypadły. O nie. Gdzieś tu...
Jak widzicie, Kasia ma gitarę. Poprosiłem ją, żeby zagrała coś. No, nie tam. Gdy nie bawi cię już świat zabawek mechaniczny, kiedy dręczy cię ból niefizyczny, zamiast słuchać bzdur głupich telefonicznych wróżek za siedmiu mórz, spyta siebie, czego pragniesz, dlaczego kłamiesz, że miała wszystko. Proszę. To są takie przeszkadzajki tutaj. Ale brawo, brawo, bardzo ładnie. Dziękuję, dziękuję. Super. Właśnie podziwiam tutaj, że jest jasno w tym wanie i Łukasz tutaj ma zaklejoną jedną lampkę swoją naklejką, ponieważ mrugało ci, nie? Mrugała, jedna część LEDów, połowa mrugała, pół nie, jak czasami nagrywałem coś. W sumie to przeszkadzało bardzo i no zakleiłem to. Także widzicie, jak sobie youtuberzy radzą z oświetleniem. Trzeba czasem zaklejać lampy. Do wizorka. Ale działa. No, fajnie. Peniskola. Łukasz ma tutaj kalendarz swój. Może nie będziemy tutaj zdradzać, co macie zapisane, ale chciałem zobaczyć, jak macie nadrukowane te zdjęcia fajne. Aha, wasze. Zdjęcia, no to no, mamy my. Jak się... Zdjęcia piękne. W grudniu. To jest nasz cudowny kot, którego zostawiliśmy w Bristolu. Znaczy mieszkał z nami, to nie był nasz kot, tylko przez pół roku spędził z nami. To na Jamajce. A, fajnie. Miesiąc po ślubie. No. Ten... Wujek wybierał mu. A to Grecja? Malta. To na Malcie. Albo Camino. To jest w Londynie. To jest taka ładna wystawa. O, to z naszą przyjaciółką w Anglii, gdzieś nad morzem. Nie wiem, jak się nazywa ta miejscowość. Southend-on-Sea, coś takiego. A to my w... Mini Cooperze. Na... Po ślubie, no. Aha, ale fajnie. Znaleźliśmy takiego Mini Cooperka i sami prowadziliśmy. No, świetnie. Takie kalendarze warto robić. Tak, myśleliśmy o tym, żeby zrobić właśnie kalendarz z naszymi przygodami, ale już nie mieliśmy czasu, żeby się tym zająć. Także w przyszłym roku zrobimy. Na przyszły rok, na 2020 to będzie kalendarz z podróżowania. Super. Czekamy. Tak. My już chcemy iść na drugą kolację, ale dzieci zaczęły rysować i nie chcą wyjść z vana. Zostają. Co tam zostają na noc? Co tam narysować, Nadia? Tak, zostaje. Duszka. Duszka. A ty, Ania, co masz? Chcemy na boku spać. Gdzie chcesz spać, Ania? Tu? Jedną noc. Ktoś do imprezy naszej dołącza. A jednak... Hejka. Tutaj też macie klapkę, widzę. Podstawa w karawaningu. Tak. Muchy potrafią wejść, nie mam pojęcia, wszystko jest zamknięte, wszystko jest totalnie pozamykane. Mucha jedna jest, zabijemy ją, trzy się znowu pojawiają. Nie wiem. Taka reinkarnacja. Tak. Teraz Łukasz z Kasią przeparkują samochód, bo chcieli tutaj spać, ale trochę śmierdzi tutaj od jakiejś kanalizacji. Tu jest jakiś kanał burzowy albo tutaj studzienka, więc pojedziemy teraz na ten parking nad morzem i oni tam będą spać, a potem jeszcze wrócimy do przyczepy i będziemy biesiadować. Kasia gra na gitarze. Ty, Kasia, umiesz grać? Troszkę. Okay. Dobrze, Kasia wróci z dziewczynkami i z Kasią, a ja sobie z Łukaszem pojadę. Jedziemy na parking. Przejadę się słynnym busem z podróżowania. Ile już masz przejechane? 295 702. A, to nie tak źle. Nie. Moja Vectra ma 245. On był bardzo malutko jeżdżony, ten samochód. Bo on był jeżdżony przez jakiegoś dziadka do rozwozu. Oni produkowali okna i oni mieli kilka różnych samochodów, ale ten był na specjalne zamówienie, takie długie okna. Więc on dość dużo nie jeździł po Polsce. Jak ci się jeździło w Lizbonie? Takim długim. A nawet, bo mieliśmy parking. Parking był przy... Nie trzeba było do centrum wjeżdżać. Więc... Mhm. Daliśmy radę.
ale wiem, że na przykład Kubie z Wantrapów z nim ciężko przyszło jazda po boli. On tam gdzieś wjechał, GPS, widziałem, nie? Że wjechał GPS, w jakieś wąskie GPS uliczki. Prowadził właśnie w te uliczki wiązutkie, a myśmy mieli na szczęście to szczęście, że kierowaliśmy się szerokimi drogami. No, powiem wam, że nie jest łatwo chyba takim prowadzić. Masz czujniki parkowania? Mam, tak samotowałem sobie sam, kupiłem takie za 60 zł, czy tam za ileś. I na początku mnie strasznie wkurzało, ale teraz mi to pomaga. Czasami nie widać. Nie widać, ile tam tego zostało. Tutaj się komuś popsuł busik. No i się zmieściliśmy. No dobrze, jedziemy. Dobra. Machamy dzieciom. Pa, pa. Ach, nie dałem kluczy mamie. Dobra. Proszę, Kasia. Nie ma fotelików, nie możecie jechać. Nie, nie możesz. Chodźcie. Bo jak manda dostaniemy, jak nas policja złapie. Jedziemy. Tak się jedzie busem. Proszę państwa. Nie, fajnie. Tylko może okno zasunę? Jest tutaj? Dobra. Ach, tutaj macie. Tutaj jest zamykanie okna w busie. Tak, tak. Ja szukałem po prawej stronie. Tu jest taki ciemny parking, ale jest przynajmniej prosto i nie śmierdzi. No tam było, tamten zapach, który mnie zaczął denerwować po paru godzinach. No. Tam ktoś śpi już w busie, więc tak. Lubicie tak obok kogoś, czy trochę dalej? Nie, my zawsze osobiście. Właśnie to jest to, jak się śpi na dziko, na parkingach, to ludzie się nie integrują też ze sobą. Każdy wraca, każdy przychodzi, siedzi sobie u siebie. Bo też nie można zrobić wspólnej fiesty, nie można sobie wyjść, porozmawiać. To już jest nielegalne i kampingi są legalne, więc... Aha. Więc najczęściej jest tak, jak przyjeżdżamy na miejsce i czasami się tak chociaż przywitamy z kimś. Kończy się na przywitaniu i każdy potem idzie do siebie. A tam masz takie centymetry, tak? Tak, tak, tak. A, no, tylko teraz nie będzie widać, bo on się aktywuje, jak jest 1,40 m. Aha. I wtedy się pojawi się 1,40 m, potem 32, a potem nagle pi, 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 już 0. Fajne. Zostawiamy busika i wracamy na kemping. A to jest świetne, wszystko mam świetne, każdy syn.